Bez zbędnych wstępów, dzisiaj pogadamy sobie o ostatnich pierwszych tomach z odrodzenia DC. Nightwing, lepszy niż Batman. Pierwszy tom Nightwinga z odrodzenia DC kontynuuje wątki rozpoczęte już w New 52. Powraca Trybunał Sów, powraca motyw szarego syna Gotham, który możecie kojarzyć z tomu Wojna Robinów. Dick Grayson znowu przywdziewa kostium Nightwinga, jednak w tym tomie jest kimś pomiędzy Graysonem, agentem Spiral, Międzynarodowa Agencja również powraca, a Mścicielem z Gotham i Bloodhaven. Trudno mi się jednoznacznie ustosunkować do tego tomu. Pewne rzeczy w nim bardzo mi się podobały, jak chociażby relacje Nightwinga z Batmanem czy z Batgirl. I tak samo motyw historii Dicka i jego cyrkowego dziedzictwa został tutaj naprawdę bardzo fajnie wzbogacony. Z drugiej strony mam całkiem sporo zastrzeżeń do jednego z istotniejszych bohaterów, czyli Raptora. Według mnie nie spełnia tych funkcji, które w założeniu scenarzysty powinien. Nie jest tak nieodgadniony i tak zaskakujący, jak miał być. Mówiąc wprost, stanowił dosyć przewidywalny plot twist praktycznie od samego początku. Czytając ten tom, miałem wrażenie, że Tim Seeley sam do końca nie wie, czym tak dokładnie chciałby, żeby jego Nightwing był. Czy ma to być właśnie bardziej Nightwing, czy bardziej Grayson? Czasem sugeruje się nam, że jest to taki street level, bardzo kameralna historia, a chwilę później na dosłownie kilku stronach Dick trafia po kolei do Paryża, Tokio, Rumunii, Grecji. W mojej głowie powstawał wtedy taki kołowrotek. Sam już w pewnym momencie nie nadążałem z tym, co nasz bohater robi w każdym z tych miejsc i dlaczego konkretnie tam musi się udać. Tytułowi nie pomaga również pojawianie się Parlamentu Sów. Nie da się odcinać kuponów od popularności w nieskończoność. Nie w przypadku złoczyńców, których cały świat pokochał właśnie za to, że prawie nic o nich nie wiadomo. Za to, że są osnuci tak gęstą mgłą tajemnicy. Rysunek to taki superbohaterski standard, ani na plus, ani na minus. Trzymam kciuki tak po cichu, żeby Bendis dostał tę serię w niedalekiej przyszłości. Może wtedy wyjdzie z tego coś innego. A w międzyczasie drugi tom, wydany po polsku, ma mieć tytuł Powrót do Bloodhaven, więc trzymam też kciuki za to, by jednak było bardziej kameralnie. Zobaczymy, może będzie. Noc ludzi potworów. Pierwszy Bat crossover w odrodzeniu DC nie wyszedł za dobrze. Ten tom składa się z dwóch zeszytów serii Batman, dwóch Nightwinga i dwóch Detective Comics. W miejskiej kostnicy ożywają cztery ciała. Każde z nich przeobraża się w olbrzymiego potwora rodem z filmów pokroju Godzilla czy King Kong. Jednocześnie do Gotham nadciąga burza, która zapowiada się na większą niż podczas roku zerowego. Bat drużyna z pomocą Nightwinga próbuje pokonać ludzi potwory, jednocześnie odkryć ich genezę, dowiedzieć się, kto stoi za intrygą i ewakuować mieszkańców Gotham. Tak, fabuła brzmi pretekstowo i jest pretekstowa. W sferze naszych bohaterów nie dzieje się tutaj nic wiążącego w kwestii tych postaci. A o randze samego wydarzenia niech najlepiej zadecyduje fakt, że bohaterowie kilka zeszytów później praktycznie już w ogóle o tej nocy potworów nie wspominają, chociaż mogłoby się wydawać, że ludzie potwory zniszczyły praktycznie połowę Gotham. Trochę to słabe. Jeśli chcielibyście przeczytać ten tom z uwagi na pewną ciągłość serii, które się na niego składają, to raczej nie musicie. Jeśli czytacie Batmana Toma Kinga, to ewentualnie jeszcze możecie sięgnąć po Noc Ludzi Potworów. W tej historii pewną istotną rolę odgrywa Gotham Girl, a sam crossover jest bardzo mocno osadzony właśnie na wydarzeniach, które poznaliście w pierwszym tomie Batmana z odrodzenia. W kwestii Nightwinga możecie sobie śmiało odpuścić. Podobnie ma się rzecz z Detective Comics, bo Noc Ludzi Potworów nie posuwa relacji pomiędzy członkami Bat drużyny ani trochę do przodu. Ten komiks posiada najgorsze cechy crossoverów i ani jednej dobrej. Zbiera czytelników kilku różnych tytułów i przekonuje ich, że muszą to przeczytać, żeby wiedzieć, co dzieje się w ich seriach. W rzeczywistości jednak nie dzieje się tutaj nic. To działa dokładnie na odwrót. Fabuła jest pretekstem, by móc połączyć bohaterów w jedną historię i zmusić czytelników do jej zakupu. A może przy okazji przekonają się również do zakupu tych innych serii? No cóż, bez zbędnego przedłużania nie polecam. Harley Quinn. Umrzeć ze śmiechem. Pierwszemu tomowi Harley Quinn z odrodzenia DC wiele brakuje. I wiedząc o tym, że od czasów New 52 praktycznie w ogóle nie zmienił się zespół kreatywny, zastanawiałem się, czego mogę się spodziewać po tym tomie. Czy faktycznie twórcy wprowadzą jakieś zmiany, czy też nie?
No i okazało się, że nie wprowadzili. Dostałem coś, co bardzo przypomina te poprzednie tomy, te tomy z New 52. Możliwe, że gdybym był ogromnym fanem wcześniejszego runu, ten również przypadłby mi do gustu. Ale jednak tym fanem nie byłem. Pierwsze tomy z nowego DC umiarkowanie mi się podobały, jednak im dalej w las, tym było gorzej. Te same żarty powtarzane po wielokroć straciły na swojej początkowej świeżości. Z kolejnymi zeszytami stawały się coraz bardziej wtórne i niepotrzebne. Gdzieś po drodze Amanda Conner i Jimmy Palmiotti wytrzepali się też z pomysłów na kreatywnych bohaterów. I tak jak w przeszłości mieliśmy gang Harley'ek, jak mieliśmy rosyjskich szpiegów z KGB, czy lokatorów kamienicy należącej do Harley, tak w tym tomie autorzy wracają do nich wszystkich, ale najbardziej skupiają się na postaci Red Tula. Parodii Deadpoola, która jest tak oczywista, że ani przez moment nie jest zabawna. W moim odczuciu Harley z New 52 na wielu płaszczyznach nawiązywała pewną sugestywną relację z Deadpoolem i często w tej relacji wychodziła obronną ręką, wychodziła jako ten lepszy tytuł. Niestety w DC Rebirth Harley nie ma już zbyt wiele do zaoferowania i mam wrażenie, że wprowadzenie Red Tula to jest taka desperacka próba powrotu do tamtej relacji z New 52, tylko że nawet gdyby teraz udało się nawiązać jakąś sensowną, sugestywną relację, a to już nie jest relacja sugestywna, tylko bardzo dosłowna, to i tak Harley nie byłaby już w stanie teraz wyjść z tego obronną ręką, tylko byłaby tym znacznie gorszym, naśladowczym tytułem. Ten tom można podzielić na dwa story arki. Pierwszy opowiada o inwazji zombie na Coney Island, natomiast w drugim Harley razem z przyjaciółmi rozpracowuje gang złodziei paczek pocztowych, który ukradł zaadresowaną do niej przesyłkę i zabił jej ulubionego listonosza. By oddać pewną sprawiedliwość temu tomowi, muszę przyznać, że ta druga historia nawet mi się podobała. Żarty co prawda nadal nie były śmieszne, ale intrygę skonstruowano nawet zgrabnie i nie straciłem czasu czytając te trzy zeszyty. Przynajmniej takie wrażenie zostało po lekturze, że to był dobrze spożytkowany rozrywkowy czas. W oryginalnych zeszytach za oceanem Harley Quinn trafiła już w ręce nowego zespołu kreatywnego i moim zdaniem to dobrze. Amanda Conner i Jimmy Palmiotti z całym szacunkiem dla nich nie mają już na ten moment niczego nowego do zaoferowania tej bohaterce. Jeśli jednak jesteście zagorzałymi fanami Harley i podobało wam się to, co Amanda Conner, Jimmy Palmiotti i Chad Hardin robili z nią w New 52 i nadal nie macie tego dosyć, to myślę, że ten tom może się wam jak najbardziej spodobać i w tym momencie warto go wam będzie kupić. Wonder Woman. Kłamstwa. Specjalnie zostawiłem sobie Wonder Woman na koniec tego zestawienia, ponieważ chciałem zakończyć pewnym optymistycznym akcentem, a nie ma chyba nic bardziej optymistycznego niż przyjemnie spędzony czas, a żadnego czasu nie spędziłem lepiej w tym rzucie komiksów z DC Odrodzenia niż właśnie czas z Wonder Woman. Greg Rucka bardzo kreatywnie podszedł do tematu odrodzenia, do stopniowego powracania do starego uniwersum DC przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości z New 52. Diana za pomocą Lasca Prawdy zaczyna dostrzegać nieścisłości w swojej genezie. Zauważa, że jej historia w pewnym momencie się zmieniła i sama już nie wie, co naprawdę miało miejsce, a w co uwierzyła, chociaż nie było prawdziwe. Poszukiwania prawdy prowadzą bohaterkę na pewną mistyczną wyspę, na której panuje bóstwo domagające się ofiary w postaci młodych kobiet i dziewczynek z okolicznej wioski. Jednocześnie w to samo miejsce trafia Steve Trevor ze swoją drużyną, by spacyfikować pewnego watażkę, który twierdzi, że zawarł pakt ze wspomnianym bóstwem. Podoba mi się to, w jaki sposób Greg Rucka lawiruje pomiędzy tym, co oryginalnie było genezą Wonder Woman, a tym, co w New 52 pisał Brian Azzarello. Greg wychodzi z tego naprawdę obronną ręką. Podoba mi się ton tego komiksu. Taka niczym nieskrępowana akcja, która swoją drogą bardzo dużo czerpie z kina klasy B z najróżniejszych lat, a rysunki doskonale uzupełniają tę wizję. Wreszcie podoba mi się Steve Trevor, jego powrót do opowieści o Wonder Woman, który, domyślam się, musiał być związany z promocją filmu Patty Jenkins, ale nie zamierzam narzekać, bo ten element naprawdę świetnie pasuje do historii. I wreszcie podoba mi się przedstawienie postaci Cheetah, bardzo niejednoznaczne i świetnie umotywowane. Wreszcie ta antagonistka zyskuje pewną głębię, na którą, przynajmniej ja, nigdy wcześniej w komiksach z nią nie trafiłem. Ten run w oryginale wychodził w bardzo specyficzny sposób, to znaczy obydwa story arki wychodziły jednocześnie, każdy co miesiąc, przy czym poszczególne zeszyty co dwa tygodnie. I w tym momencie zeszyty nieparzyste układały się właśnie w tej historii, o której dzisiaj opowiedziałem, to znaczy w kłamstwa, natomiast zeszyty parzyste
układały się w rok pierwszy, który Egmont opublikuje za kilka miesięcy. I szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, by wziąć pierwszy i drugi tom i by chociaż raz przeczytać tę historię w takiej kolejności, w jakiej była wydawana w zeszytach, bo myślę, że wtedy można znaleźć całe mnóstwo odniesień, które Greg Rucka ukrywał pomiędzy właśnie zeszytami, jak na przykład zdjęcie Wonder Woman, które nosi Steve Trevor, albo jak geneza Cheetah. Na koniec powtórzę raz jeszcze. Tak, polecam Wonder Woman Grega Rucki. Jest to zresztą chyba jedyny komiks z dzisiejszego zestawienia, który z czystym sumieniem mogę polecić. Pozostałe w zależności od Waszych upodobań i głębokości portfela, ale Wonder Woman to świetny komiks i warty swojej ceny. Wreszcie doszliśmy do końca Egmontowych jedynek z DC Odrodzenia. Możecie teraz napisać mi w komentarzu, który z tych tytułów się Wam podobał, która z tych jedynek spełniła Wasze oczekiwania i na które serie czekacie w przyszłości, które zamierzacie zbierać. To tyle ode mnie, do zobaczenia następnym razem.